Ale fajny dzionek. Gdzie jest klon? Już spałeś? No. Siema klonie. Siema. Co tam? Jak dobrze było? To... Nie, tylko przed chwilą u nas patrzyłem na ten licznik. Jeszcze 46 minut i będzie jeden dzień tylko. Ja tak patrzyłem i myślałem. Trochę sobie pospałem, kilka godzinek. No dobra. Jedziemy gdzieś? A gdzie? Nie wiem. Musimy jakoś ten licznik zniszczyć. On nie da się go zniszczyć. Nawet granatami? Nie da się niczym. Zobaczymy. Czemu ja jadę tyłem? Nie wiem. Ała. Lepiej jechać przodem. Co z tego, że nie zdałem prawo jazdy? Nie zdałem. Bierz granaty. I patrzymy, czy się zniszczy. Dobra, siadaj. Będę musiał ponownie zdać na prawo jazdy. Nie, będę musiał ponownie ten test na prawo jazdy wykonać. Zabić granatem! Szybko lecimy pod ten licznik. Tędy jedziemy. I tędy jedziemy. Nie, bo w miarę dobrze jeżdżę, mimo że nie zdałam. Nie mam granaty. Dobra. Wysiadamy. Dawaj, Tomuszko. Ja nie mam tych. Zapomniałem kupić sobie rakiet. A ja nie mam... Ty. Granat. A gdzie je masz? Nie wiem. Wracamy. Szkoda mi pieniędzy. Na szczęście wczoraj był prima aprilis, a nie dzisiaj. No. O, noc się robi. Chyba znowu pójdę spać na chwilę. Dobra. Ja idę spać. Na 2 minuty. Więc dobranoc. Dobra. A, dobra, nie ma sensu. Ej, wracaj. Wracaj, ja już wstałem. Chciałem ci zaparkować. To ja sam sobie zaparkuję ładniej. Ładniej, gorzej niż ja. Dobra, ty tu zostań, ja jadę zdać test na prawo jazdy. Dobra. Ja pójdę na z butem po samochód. Okej. Dobra. Ciężkie czasy nastały, niedługo wybuchnie rakieta. Oj, ciężkie czasy. Dobra, jedziemy tam do stacji benzynowej, do tego typka, co daje im te na prawo jazdy zdaje. Dobra, Aluwi na typie. Dobra, dawaj. Muszę przejechać tam do miasta, tak? No dobra. Patrz, jak będzie super. Zobaczysz. Zobaczysz, ja bardzo umiem jeździć. Zobaczysz, tutaj musimy się zatrzymać. Tu musimy skręcić. No i jak widzisz, bardzo dobrze jest, nie? No dobra. Super, wracam, zdałem. Dobra, dzwonię do klona. Halo, klonie, halo. Halo, halo. Zdałem. Dobrze, wracaj. Wracam. Specjalnie udawałem tak, że umiem jeździć. Aha, dobra. I zdałem w taki sposób. Dobra. Więc jakoś wyszło. A ja już tu jadę. Dobra. Już w tunelu jestem, więc ja się rozłączę. Pa. Pa. Dobra.
tutaj. Jestem. Halo, gdzie jesteś? A ty jesteś, dobra. Już wróciłem. Zdane prawo jazdy, bo udawałem, że umiem jeździć. Co z tego? Dobra, ja nowe auto sobie kupiłem. To też jest Chiron, tylko inny. No. Ale w ogóle skąd miałeś pieniądze na niego? Znaczy się znajomości o Chirony i jakieś inne autika. Aha. Ja mam tyle samochodów. Porsche, Lamborghini. Jeszcze w kolekcji. Jeszcze mam takiego mini, mam jeszcze Mustanga. No, trochę tych jest samochodów, nie? Ja jadę, żeby zdać prawo jazdy. Tak naprawdę to ja mam, ale chcę jeszcze raz. A po co? Ja jadę. To jedź. A ja lecę. Za tobą. Albo jednak nie, albo wolę nie, albo wolę nie. Dobra. Ała, no. Proszę, Klot, pomocy wypadek! Co? Ale żyje! On tam coś krzyczał? Nie wiem, dobra, jadę stąd. Jadę. 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 A co się dzieje? Jadę stąd. Eluwina. Jadę. Jadę i wrócę za dwa dni. Okej. Ajajajajaj, no. Ała, no. Jezu. Muszę coś z tym zrobić. Dobra, naprawię to. Dobra, naprawione. Jedziemy, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy. Jadę, zrobię sobie wakacje. Zrobię sobie wakacje na dwa dni. Zaraz policja będzie tutaj w szkół, czekam. Jadę. Na wakacje na dwa dni. Dobra. No szybko, policja mnie goni, fuck. Policja mnie goni, szybko. On tam chyba krzyczy. To słyszę. Dobra, nie wiem o co chodzi. Policja. Szybko uciekać od policji. Słyszę, że chyba jakoś o policji coś krzyczy. Nie wiem o co mu chodzi. Dobra. Na tej wyspie zrobię sobie wakacje. Policja, szybko uciekać! Policja mnie goni! Ja tu się prześpię. Szybko do domu. Żeby policja mnie nie znalazła. Ale piękny zionek dzisiaj. Dobra. Co to za klatka to w ogóle cały czas jest? Ja nie wiem o co z nią chodzi. Jestem niego szybko uciekać do domu. No dobra, jak na razie mnie nie znalazła. Szybko chować auto. Szybko chować auto. Ale on tam krzyczy. Policja go goni chyba, jej, ale on krzyczy. Ojej. Dobra, już skończę, żeby nie wiedzieli. Ale on krzyczy. Chyba go policja goni. Nie wiem czemu, ale dobra. Co by na tej wyspie porobić ciekawego? Nie wiem, może uda się wejść do tej klatki dziwnej. A, chyba się nie uda. I uciekam. Co w ogóle jest za broń? Ło, ale odpycha. Dobra, dobra broń. Pum. A ja szkoda.
jadę do Juloka. Patrona. Dobra. Szybko jadę do Oklana. Szybko. Dobra. Ale fajna ta broń. A ten miecz? A ten miecz też fajny. Skrótami do Oklana. Szybko. Fajne, fajne to. No dobra. Tu jakaś klatka, to. Czemu to ta klatka jest? No nie wiem, dobra. Tam coś w mieście jest? Czy tu jedzie? Cześć. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Bo tylko tutaj jest jedyna wyspa. Ale ja ci nic nie mówiłem, że jadę. Krzyczałeś i ja to słyszałem. To było słychać. Aha. Miałem wyjechać na 2 dni, ale tu nie ma co robić, więc się wracam. No tutaj nie ma co robić. Myślałem, że będzie jakoś lepsze. Chciałem sobie 2-dniowe wakacje. Jak ja mam stąd wyjechać? Teraz. Będę, Julo. O, udało mi się. Spokojnie, udało się. Dobra. Jadę do domu. No ja też. Ja jadę i tylko jak tam będzie policja, to nic nie mów o mnie. A czemu ma być policja? Nie chcę wiedzieć, co się stało. Słyszałem, że chyba cię policja goniła, bo krzyczałeś, ale przez co? Powiedz mi przez co, proszę cię. Nie, bo ona cię zacznie gonić, a ja nie chcę tego. Ja się znam na broniach i innych. Też się znam. Więc, nic ale nie będą się gonić w nieskończoność, ty nie uciekniesz. To jest za trudne. Albo będziesz moim wspólnikiem, albo cię zabiję. Ale dlaczego? Dlaczego? Powiedz mi to. Nie znasz mojego sekretu? Jaki sekret? Mówiłem ci. Jestem królem mafii. Jakiej mafii? Od kiedy? Przecież ty się pojawiłeś przez ten licznik. Od kiedy pojawił się licznik, to od wtedy jestem królem mafii. I wtedy się pojawiłeś. Ej, tak. Może ty lepiej weź schowaj ten samochód. No tak. Policja może tutaj niedługo przyjechać, więc ja się ukryję. Dobra, czekaj. Ja jadę z tobą, żeby tu było po prostu czysto. Jak jedziesz ze mną? No, żeby tu było po prostu czysto. Gdzie jedziemy? Albo jesteś moim wspólnikiem, albo umierasz. No jadę z tobą, człowieku. A to znaczy, że jesteś moim wspólnikiem, tak? No. No to dobra. Gdzie życie gangstera teraz jest twoja. Co? Życie gangstera jest teraz twoja. Znaczy, że jesteś moim wspólnikiem, że będziesz teraz wszystko obrabowywał, zdobywał pieniądze, tak jak inni. Kiedyś miałam normalną pracę w Mad City. Kiedyś. Ale mnie i tak zwolnili. To jest moja kryjówka. Ona jest widoczna. Ale powiem ci tylko. No. Policjanci jej nie widzą, bo oni tędy nie jeżdżą. Oni jeżdżą po drogach. Aha. No to dobrze. Ja to próbuję jakoś to zrobić, żeby nie było widać naszego samochodu. Ja ci tak polecam, no tak schować pod tym. Wtedy to nic nie widać. Tylko teraz to będzie ciężko zrobić. Albo w sumie. Czekaj. Dało radę jakoś. Tak z daleka? Dobra, może być. Rozpoczynasz pracę? To chodź. Lecę. Szybciej nawet. Trochę. Dobra. Pierwszy to będzie twój challenge, pociąg. Dobra, czyli tu się tak otwiera drzwi i tu muszę to wybuchnąć. Dobra, na szczęście. Tak, na szczęście jeszcze z Mad City mam dynamity. No i obrabowujesz. Dobra, biorę to złoto. Ja biorę więcej. Ja jestem królem mafii, ja zawsze biorę więcej. Aha.
Ja biorę mniej. Bo jestem dopiero początkującym, a jeszcze ten koronawirus jest. Koronawirus, się nie bój. Ja szybko biegnę do samochodu. Spokojnie, jak ja wysiądę, ja mam super moc. Ale ja już i tak biegnę. Wezmę sobie motorek, jakiś tu jest. Ukradnę sobie jakiś to motorek. Dobra, ja używam mojej supermocy. Dobra, ja szybko ukradnę stąd motor i lecę po auto. Dobra. Ja mam takie supermocy, że mogę sobie brać auto, kiedy chcę. No bo ty po prostu jesteś taki dziwny. Nie wiem. Królowie mafii tak mają. Ale to rzadko. Akurat ja taki się trafiłem, że ja jestem królem mafii i taki mam taką moc. Tutaj są nasze auta i ja oddaję podróbę. Dobra. Dobra, tutaj będzie podróba, żeby nie wiedzieli. Ojeju. Dobra, ja szybko biorę auto i gdzie jedziemy teraz? Spokojnie. Gdzie jesteś? Biorę motor. Dobra. Ja jadę do kryjówki po auto. To jest? O! Nie ma auta? Dziwne. No dziwne. Dobra, lecę po podróbę. No dobra, weźmiesz tą podróbę jakąś dziwną. Mogę ci od razu ten powieść, jeśli chcesz. Nie. Dobra. Masz się zawsze mnie słuchać. Dobra, jedziemy do miasta teraz? Tak. A gdzie lecimy. Do miasta? A gdzie do miasta? Prosto. I gdzie teraz, bo jestem obok banku? Jesteś obok banku? No i gdzie teraz? Dalej. O tam? Tak. Okej. O tam? Tak. Dobra. Ale jubiler otwarty? Zamknięty. Dobra, lecimy na muzeum. Ojeju, co się dzieje? O, moje stare mieszkanie, które kiedyś wynająłem tutaj. Wspomnienia, jeszcze wtedy ciebie nie znałem. No. Dopiero później przyjechałeś, czy co? W ogóle skąd ty wiedziałeś, gdzie jestem i dlaczego chciałeś akurat do mnie przyjechać? Wybrałem ciebie. Wiedziałem, że będziesz naiwny i będziesz mnie się słuchał. No i co z tego? Powiem ci tak o. Niektórzy z gangu mojego to są debile i ich się nie słuchaj. Dobra? Niektórych, których teraz nie ma. A ten typ? A ten? To on. To jeden z nich. Aha. Dobra. Biorę to. I to biorę. Od razu wezmę sobie rewolwer. Nie powiem ci tylko, to są nasze ksywki. Dobra, ja ksywkę, to ja. Jaką chcesz mieć ksywkę? To nie każdy wiem. Sobie wybiera, jaką chce. Julomek na przykład może być? Takie też? Nie wiem, wszystko może być. Mi coś jetpack nie chce działać. Tutaj nie działa. Ja idę po rewolwer. Gdzie ja? Czekaj. Gdzie ja jestem? Co się ci stało? Gdzie ja jestem? Czemu ja nic nie mam? I co się stało? Gdzie ja jestem? Czemu ja nic nie mam? Co ci się stało? Halo, gdzie jesteś? Kto do mnie mówi?
klon. Ja mam jakiegoś klona? Od kiedy? Nie. Masz. Od kiedy? Cały czas masz. Od kiedy? Ja jeszcze, żadnego klona nie widziałem swojego. Nie wiem, kim jesteś. Spokojnie. Czy żyjesz? Powiedz mi, kim ty jesteś? Twoim klonem. Szefem mafii. Co się dzieje? Chyba na chwilę pamięć straciłam. A gdzie jesteś? Byłam w wulkanie. Chyba na chwilę straciłam pamięć. Przeminęli ci. Bo widziałem. Chyba straciłam pamięć na chwilę. Bo nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. Bardzo dziwne. Fajnie, jak też każdy z mafii tak ma, tylko ja rzadko. Pojedź do garażu, od razu będę miał samochód. Jadę. Co się dzieje? Ja wiem, co ja robię, bo ja jestem szefem mafii. Ja tutaj jestem najlepszy. A w ogóle, to ja się przebrałam za takiego typa z mafii, pa. To dobrze. A ty masz takie przebranie? Nie. To znaczy, szefowie mafii takich nie mają, im to jest niepotrzebne. A ja sobie kupiłem. Ale chyba ja będę też taki miał. A czemu go nie kupiłeś? Ja od razu mam taką broń mafii. Wiem, ja też ją będę miał. To czemu jej teraz nie masz? Nie wiem, kiedy, ale będę miał. To czemu jej teraz nie masz? Bo jej nie kupiłem. Ja w ogóle nie kupiłem tego. Tego ubrania i tego. Ale niedługo, ja jestem wyjątkowym. Spokojnie, ja wszystko robię w swoim czasie. No dobra. To gdzie teraz? Jubiler. Ale zamknięty jest. Czekamy. Halo! Ten ktoś bił na dachu! Idź mnie stąd. To jest to jest typ z ekipy. No, ale... Z nim jeździć. Nie. Ja nie apartament, to ja do niego wejdę. Ja nie. Ja tu poczekam na jubilera. Dobra, ja wychodzę. Idę po apartament. Zaraz się przespać chyba. Idę na szybko po apartament się przespać. Poczekajcie. Powiedzieć ci coś? Co? Poczekajcie na mnie. Będziesz słaby. W naszej ekipie będziesz chyba najsłabszy. Ja idę spać. Wiesz czemu? Nie wiem. Bo każdy z ekipy powinien cię nauczyć nie spać. Ja się tego nauczę, spokojnie. Ja na razie nie jestem. Już jeden dzień. Ostatni raz śpisz. Inaczej cię wywalam z ekipy.